Pani Marszałek, Wysoka Izbo, zbliżamy się do ostatniego dzisiaj głosowania i dlatego zanim do niego dojdzie, chciałbym złożyć wniosek formalny. Szanowni Państwo, zaczęliśmy dzisiejsze obrady od wielu pytań pod adresem Prezesa Rady Ministrów, pod adresem Rady Ministrów, wszystkich ministrów na temat związany z ostatnią aferą korupcyjną. Usłyszeliśmy tylko wyjaśnienie pana ministra spraw zagranicznych, że jego resort nie jest toczony rakiem korupcji, że była to tylko jedna komórka i że ją wyciął skalpelem. Pan premier jednak nie odniósł się ani słowem do tego. Nie zwracam się teraz do pana premiera, tylko do pani marszałek. Wielce szanowna pani marszałek. Mój wniosek to prośba o zarządzenie przerwy godzinnej po to, żeby pani marszałek zechciała przejrzeć nagłówki gazet z ostatnich dni, w których mówi się o korupcji na szczytach władzy, w których mówi się o rekonstrukcji rządu w cieniu korupcji oraz żeby pani marszałek zechciała raz jeszcze... To nie jest wniosek formalny dotyczący tego punktu. Zechciała raz jeszcze przeczytać konstytucję, z której wynika, że to Sejm jest tym organem władzy, który kontroluje rząd, Radę Ministrów i pana premiera. Niech pani marszałek skorzysta ze swoich konstytucyjnych uprawnień i zmusi pana premiera do tego, aby złożył Wysokiej Izbie wyjaśnienia. Tak, ja wiem, pani marszałek, pani często mówi do posłów, zwłaszcza posłów Prawa i Sprawiedliwości, czas się skończył. Dziękuję, panie pośle. Pozwalam sobie strawestować. Szanowna Platformo, czas się kończy. Dziękuję. Pański też. Dziękuję bardzo, panie pośle. Przystępujemy do